lecimy. Ja? Siemanko, żółto-czerwone świry. Ciężko inaczej zacząć rundę finałową niż zimnym żubrem. Znajdujemy się w stolicy Podlasia, w Białymstoku, naszej ziemi, miejsce naszego urodzenia, miejsce urodzenia większości naszych rodziców. Bo tutaj miały miejsce pierwsze romanse, pierwsze schadzki, pierwsze piwo. To wyjątkowe miejsce i gdziekolwiek będziemy w Polsce, to nigdy nie zapomnimy, skąd pochodzimy. No i w żaden sposób nie będziemy próbowali uciec od naszych korzeni. Znajdujemy się teraz w lesie Dolickim. Bierzynieckim. Zielas Dolicki jest dalej? Tak. Ja nawet tego nie wiedziałem. Świetne miejsce do wybicia browarka. W czasie drogi na stadion. Dokładnie. Jeżeli kiedykolwiek będziecie w okolicy ulicy Mickiewicza i stamtąd będziecie chcieli pójść na stadion, to serdecznie polecamy to miejsce. Mimo że wiemy, że naruszamy w jakiś sposób przepisy, niestety to tutaj tak trzymamy się tego rytuału przedmeczowego, nie tylko przedmeczowego, ale też rytuału. Co, nie nagrywa? Nie nagrywa, blokuje ekran, wiesz, jak pewnie bateria wszędzie. No tak. Trzymamy się tego rytuału, czy szliśmy tutaj na pari z Niemnem Grodno, czy jest to mecz ligowy. No ale może na początku powiedzmy, o co w ogóle chodzi. No. Po co my to nagrywamy w ogóle? Kim my w ogóle jesteśmy? Ja jestem Maciej Rogowski. To jest Maciej Łukaszewicz. I w tym momencie zaczynamy naszą przygodę z Pucharem Maja. No jeszcze kwiecień, są Puchar kwietnio-majowy. Nazwa się przyjęła, więc ja to zawsze, okay, zawsze trzymam w ten sposób. No i kurczę, sami nie wiemy w ogóle, czy to zostanie opublikowane. Ja bym chciał to opublikować mimo wszystko. Też ciężko przy jakimś gorszym rezultacie będzie to ładnie oprawić, żeby to miało jakąś wartość nie tylko artystyczną, ale też taką czysto fajną do oglądania dla ludzi, dla zwykłych śmiertelników, bo mimo wszystko do takich ludzi docieramy. Nie kreujemy sztuki dla ludzi z wyższych sfer, ani dla ludzi z wysublimowanym gustem, tylko to są proste filmiki opisujące wszystko to, co jest dookoła sportu. No i liczymy na to, że wyjdzie nam, przyjdzie nam to gdzieś pokazać, przyjdzie nam to gdzieś wydać. Byłoby fajnie. Fajnie jakby sporo ludzi też się o tym dowiedziało, jeżeli do tego dojdzie. No zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ja jako, że zaczynałem ten filmik, to najpierw jest mój typ, w którym Jagiellonia zdobyła Mistrzostwo Polski, drugie miejsce na Lech, a trzecie Legia. Maśku, jaki jest twój? No, muszę taki sam typ obstawić. Nie ma innego wyjścia. No, co by, nie byłbym kibicem, gdybym nie wierzył w ten końcowy sukces. Choć powiem Ci szczerze, że to też ciekawe, bo nie wiadomo, co tak naprawdę na końcu tego filmiku, co będziemy mówić, myśleć, nie wiem, przed ostatnią kolejką. No teraz te nastroje nie są za dobre, nie są tak optymistyczne, jak były to. No mi w momencie, kiedy żubra są już teraz lepsze. Nie, no to wiadomo, oczywiście, ale myśleć, chodzi mi takie nastroje kibicowskie, no bo jednak te ostatnie dwa mecze, praktycznie te ostatnie cztery spotkania, niestety nam dużej wiary w ten końcowy sukces nie przyniosły. Ale mamy teraz czystą kartę, wszystko się może zdarzyć. Lech już wczoraj przegrał z Koroną, więc ten wyścig żółwi trwa dalej. No to też warto podkreślenia, że dzisiaj jest 14 kwietnia i zaczynamy to kręcić 14 kwietnia. Dokładnie. Nie jest to kręcone wcześniej, nie jest to kręcone później, więc nie możemy zbytnio z tym pokombinować. Wiesz, pewnie te nastroje też będą się cały czas zmieniały. Tak. Jeżeli dzisiaj wygramy, to znowu będziemy liderami, znowu narośnie ten balon oczekiwań. No, natomiast no, przed nami 7 spotkań, co będzie, nie wiemy. Rok temu było blisko, bo jak to sobie analizuję, te nastroje, to co się działo, tak blisko tego mistrzostwa nie byliśmy, a wydaje mi się, że każdy z nas marzy o tym mistrzostwie na Podlasiu. Bo to jest takie marzenie, wydaje mi się, każdego kibica Jagiellonii. No bo te ostatnie lata narobiły strasznych apetytów tutaj w Białymstoku. No tak, i też... Bo sami też przecież wiesz, że praktycznie prawie 4 lata jeździmy za to w Jagiellonią. Widzieliśmy dużo, byliśmy w dużo spotkaniach. Było lepiej, czasami było gorzej, były piękne momenty.
Ale tej tak zwanej truskawki czy wzięć na torcie? Nie było. Nie było. I teraz być może zobaczymy. Ja na to liczę, jak liczę na PHC Podlasie. I co jeszcze warto podkreślić w kontekście tego filmu? Moim zdaniem ważne, że w jakiś sposób te wahania emocji i ta piłkarska natura świata pokaże, że no może będą to jakieś zwroty akcji. Dlatego to będzie ciekawe. Może to tutaj w tym leży piękno piłkarskich filmów. I to nie takich wyreżyserowanych przez Stevena Spielberga albo przez Davida Lyncha, ale filmów wyreżyserowanych przez życie. Ale widzę, że koszulka nieprzypadkowa, czy przypadkowa, czy to jest jakaś... To jest sentymentalna koszulka, kłodziana szeremera, którą trzymałem specjalnie na rundę finałową na Puchar Maja. Dzisiaj pierwszy raz mam ją na sobie. Liczę na to, że kłodzian nas bawi i dzięki niemu... Czy myślisz, że Kilian może być tym kluczem do sukcesu? Nie, na Kiliana nie trafię w sobie. A my postawimy na Kiliana. Kilian, my wierzymy. To jest polska architektura. Barkus. Gdzie jedziemy? Gears. Mamy akredytację, bo był problem z akredytacjami, ale... Nie było żadnego problemu. Jeszcze raz wycinamy. Tak to wszystko puszczę, będzie śmiesznie. Ziomek.
A czemu jesteś taki wesoły? To w wodzie Primavera jest tak, że stajesz się od razu lepszym człowiekiem automatycznie? Polecam, nie, woda Primavera bardzo dobra. Ale jest taki pewien sek, nie chcę tego głośno mówić, to się nazywa Perełka. A gdzie on jest, ziom? Ja też mam mały sekret. Muszę wam go ujawnić. Znajduje się tutaj, no nie pomiędzy nogami, ale pomiędzy moimi skarpetkami banana. Myślę, że warto porozmawiać w dzisiejszym meczu. Czy będą 3 punkty? Czy w końcu zobaczymy dobrze grającą gramę? Ja myślę, że... że nie wiem. Ale ogólnie w życiu jest tak, że trzeba podejmować odważne kroki i myślę, że z naszej strony odważnym krokiem jest wybranie się do Kielc. W tak piękny weekend, bo moglibyśmy na przykład być teraz na grillu albo na kempingu. Siema. Kielce, naprawdę bardzo piękne miasto. Ja w tym momencie muszę powiedzieć pewną historię, ponieważ siedzimy w tym samym miejscu, dokładnie w którym siedzieliśmy 3 lata temu. 3 lata temu był to mecz także z Koroną Kielce. Był to mecz pierwszej kolejki sezonu 2015-2016. I był to mecz w niedzielę, a we czwartek graliśmy już w Nikozji na Cyprze. W środę. Nie, graliśmy w czwartek, bo to Liga Europy, mój drogi. Natomiast drużyna wyjechała do Nikozji już w wtorek, rzeczywiście, dlatego ten probierz zabrał na mecz do Kielc praktycznie same rezerwy. Między innymi zadebiutował tam w spotkaniu w Ekstraklasie Emil Gajko, Emil Oskarupiński, którego serdecznie pozdrawiamy. A jak? Świat był chyba prostszy 3 lata temu, ale to takie moje wnioski. Życie było prostsze. Tak, dokładnie. Życie było prostsze. Ziomek, jesteś gotowy na koronę? Bo ja nie. Coś nagrywamy konkretnego. Nie wyłączyłem nagrywania. My tu jesteśmy i my wierzymy i chcemy, żebyście wy też uwierzyli.
możemy dać radę! Razem nie jedynowi! Wszedłem białego stopniu! Chodźcie się sprężymy! Nie cieszmy się, kurwa, dzisiaj w pracy! Bo jest zajebiście! Jest 3-0! Ale mówię, jest jeszcze 5 meczów! Róbmy wszystko, kurwa! Zajebiście! Ale poszło, mocno. Tak było. Życie było przewrotne. Siemanko, żółto-czerwone świry. Siemanko, żółto-czerwone świry. Jest godzina późna. Zbliża się już 23. Przemierzamy Kielce. Prawie samotny, bo w dwójkę i... No jesteśmy zadowoleni, bo jednak kurczę wynik 3-0. Ja jestem zszokowany. Znaczy nie, no może nie zszokowany, bo w sumie ten mecz, ten wynik nie odzwierciedla tego, co się działo na boisku jednak. No dlatego jestem właśnie zszokowany. No tak, tak, no ale cóż no. Trzeba się cieszyć, bo może styl dzisiaj nie był najważniejszy. Parę są 3 punkty. Co z tego będzie dalej? Zobaczymy, no. Dzisiaj jeszcze gwiazdą wieczorem jest na pewno Arwin Nowikowas, który w sumie jest generalnie gwiazdą. Czasami to gwiazdorzenie nie wychodzi, no dzisiaj mu nie wyszło w rzucie karnym, ale w sumie nie będziemy mieć do niego pretensji, bo strzelił 2 gole. I miał asyst. I miał asyst. Nie, moim zdaniem warto właśnie się skupić na tym, że Liga Polska jest bardzo nieprzewidywalna i tak jak można było być załamanym dyspozycją Jagiellonii w spotkaniach wcześniejszych, tak teraz można być zadowolonym. To nie myślę, jest że trener zmienił tę taktykę, że zagraliśmy z kontry, że przestaliśmy tutaj być konsekwentni w tej taktyce grania piłku rozgrzewania. Dobrze w sumie, dlaczego nie? Dlaczego to się opłaciło te 3 gole, były tak naprawdę strzelone z kontry. Chwała za to zespołowi, a co będzie dalej, zobaczymy. No też tutaj na pewno ta przemowa, którą nagraliśmy szanownego redaktora, no była po prostu kwintesencją tego, co teraz powinniśmy my wszyscy odczuwać, czyli okej, wygraliśmy, ale mamy jeszcze 5 bardzo ważnych spotkań i po prostu zróbmy wszystko my, kibice i piłkarze, żebyśmy te 5 spotkań wygrali. No. Siemanko, żółto-czerwony świry. Kontynuując wątek, no cóż, mecz bardzo ważny, bardzo istotny. Nie wiem, czego się spodziewać. Co prawda wygraliśmy gry tak 3-0, ale pierwsza połowa była katastrofalna. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, czego się spodziewać po naszych zawodnikach. Cóż, zobaczymy, jak będzie wyglądała ta sytuacja. Nie wiem, skład bardzo dobry, skład tak naprawdę najmocniejszy, ponieważ nikt nie kontuzuje, nie pozuje za kartki, tylko Piotr Wlazło, no ale nie oszukujmy się, Piotr Wlazło to nie jest kluczowy zawodnik w tym zespole. Także naprawdę pewna siła i w pierwszym składzie, i na ławce rezerwowych. Zobaczymy, no jestem bardzo ciekawy tego, jak się zaprezentujemy. I czy pozostaniemy w tej grze o mistrzostwo, czy ten mecz z Legią za tydzień to będzie mecz lidera z wiceliderem. Mecz, który być może spowoduje, że ktoś na czele tego pelotonu się zdecydowanie wysunie. Zobaczymy. Na razie musimy wygrać z Wisłą Kraków, a uważam, że to zadanie nie będzie trudne. Nie, przepraszam, nie będzie łatwe. Trudne na pewno będzie, w tej lidze nie ma łatwych spotkań. Także widzimy się później. Elo. Thank you.
Nie wiem, jak ja biorę pod uwagę każde możliwe rozstrzygnięcie, jednakże nie ja i nie żółte okulary są dzisiaj głównym bohaterem, tylko ci panowie za mną.
Wymagamy zwycięstwa od piłkarzy, dodajmy też coś od siebie! I wszyscy!